Cześć kochani, zastanawiałem się, jakie kolejne keto danie Wam pokazać, to znaczy przepis. Szukałem i dziś zaprezentuję Wam chyba najłatwiejsze keto żarcie, jakie istnieje, bo z dosłownie trzech głównych składników, a mianowicie ser pleśniowy, boczek i pomidory. Jakie? Suszone, w słoiku, w oleju. No i tak kochani, ser pleśniowy zakupiony w Biedronce, jeżeli chodzi o skład. Tłuszczu 32 gramy, węglowodany poniżej 0,5, białko 17 gramów, boczek, czyli nasza kochana świnka na diecie keto, boczek surowy wędzony i do tego też zakupione w Biedronce pomidory suszone w oleju z ziołami oraz pestkami dyni. Bardzo fajny, tłuściutki dodatek. W ogóle, kochani, ten vlog będzie, tak mi się wydaje, wyjątkowo krótki, o ile się nadmiernie nie rozgadam. Natomiast myślę, że wiele osób potrzebuje czasami takiej inspiracji, nawet do tych najprostszych rzeczy, ponieważ wiadomo, wielu z nas lubi sobie komplikować życie, a to, co powtarzam w moich vlogach, dania keto są bardzo łatwe do zrobienia. Lecimy z tym. Otwieramy nasz serek. Oczywiście, kochani, pamiętajcie, te serki są różne. Ja akurat mam to jest z ziołami, są naturalne, są z jakimś tam czarnym, zielonym pieprzem. Wiele jest takich, po prostu wybierzcie swój ulubiony. Jak kupujecie boczek, albo obojętnie co jest tak pakowane, to tam na pewno w tej fabryce pracuje jakiś sadysta i on to specjalnie robi, że tego się, kurwa, nie da otworzyć. No, i bierzemy teraz plasterek naszego boczku. Najlepiej, jakby się nam nie urwał. I owijamy nasz serek tak, w miarę, żeby to było ładnie, żeby ten boczek pokrył całość naszego serka, czyli w wiele stron to robimy. Tak prezentuje się zawinięty w boczuś nasz pleśniowy serek. Bierzemy się za olej kokosowy, ja akurat użyję takiego. Możecie użyć masła. I rozgrzewacie jedną dużą taką łyżkę na patelni. Nasz olej już ma swoją fajną, wysoką temperaturę. Słyszycie to? To jest keto muzyka! Jeżeli chcecie mieć czystą kuchnię, no to sobie po prostu przykryjcie, bo i tak będziemy za parę minut odwracać nasz serek. Pamiętajcie, z dwóch stron. Przy odwracaniu róbcie to ostrożnie, bo ten serek w środku będzie miał konsystencję płynną, żeby on się Wam nie rozleciał. Dobra. 4 minuty z jednej, 4 minuty było z drugiej. Możecie się zdziwić, że takie ciemne mi wyszło. Ja takie lubię, przysmażone. Dodałem trochę zielonego dla ozdoby. No i na sam wierzch suszone pomidorki w oleju z nasionami dyni. Teraz patrzcie, co się zadzieje tutaj. Serek wypływa, jest boczuś chrupiący, są pomidorki, jest zielenina. Tylko jeść, subskrybować kanał Keto Aktywnie i wbijać na mojego Instagrama. Zapraszam Was serdecznie. I do następnego. Ja idę jeść. Boże, jak to jest dobre. No. Pozdro.